Przygotowanie do każdej godziny. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz. W Twojej boskiej obecności błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo, w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 11. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich, i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Obejmij mnie, Jezu mój, ramionami swymi i zabierz mi kamienne serce me. Daj mi serce swoje z ciała i zanurz mnie w miłości Twej. Obejmij mnie, Jezu mój, ramionami swymi i zabierz mi kamienne serce me, a daj mi serce nowe z ciała i naucz żyć w miłości Twej. Moja umęczona i opuszczona dobroci, gdy moja słaba natura śpi w Twoim udręczonym sercu, mój sen jest często przerywany uściskami miłości i bólu Twojego boskiego serca. Na granicy snu i jawy słyszę uderzenia, które Ci zadają. Budzę się więc i mówię: mój biedny Jezu, jesteś opuszczony przez wszystkich. Nie ma nikogo, kto by Cię obronił, a ja, będąc wewnątrz Twojego serca, oddaję Ci swoje życie, aby być Twoją podporą w chwili, gdy Cię potrącają. I ponownie zapadam w lekki sen, ale następny uścisk miłości Twojego boskiego serca budzi mnie i czuję, że tracę słuch od szyderstw, jakie Ci czynią, od obmów, wrzasków i pędu ludzi. Miłości moja, dlaczego wszyscy są przeciwko Tobie? Co takiego zrobiłeś, że jak stado wściekłych wilków chcą Cię rozszarpać na kawałki? Krew zastygła mi w żyłach,
gdy słyszę przygotowania Twoich wrogów. Drżę cała i jestem zaniepokojona, zastanawiając się, co mam robić, żeby Cię bronić. Powiedz mi, Jezu, dobroci ma, co mam czynić, by bronić Ciebie? Powiedz, Jezu, dobroci ma, co mam czynić, by bronić Ciebie? O dobroci nieskończona, słodki Jezu, powiedz mi. Dobroci nieskończona, słodki Jezu, powiedz mi. Ale mój zbolały Jezus, trzymając mnie w swoim sercu, przytula mnie mocniej i mówi: Córko moja, nie uczyniłem nic złego i uczyniłem wszystko. Moim jest przestępstwo miłości, miłości, która zawiera w sobie wszystkie poświęcenia i posiada nieograniczoną cenę. Jesteśmy jeszcze na początku. Pozostań w moim sercu, przypatruj się uważnie wszystkiemu. Kochaj mnie, milcz i się ucz. Pozwól swojej zamarzniętej krwi popłynąć w moich żyłach, aby przynieść ukojenie mojej krwi. Pozwól swojemu drżeniu popłynąć w moich członkach, tak abyś utożsamiona ze mną mogła się stać silna i się ogrzać, i tym samym poczuć część mojego bólu oraz zdobyć siłę, gdy widzisz mnie tak bardzo cierpiącego. Będzie to najpiękniejsza obrona, jaką mi dasz. Bądź mi wierna i pozostań czujna. Dziecko me, przy mnie bądź. Wszystkiemu przyglądaj się, dziecko me. Dziecko me, kochaj mnie. Milcz i ucz się. Dziecko me, przy mnie bądź. Milcz i ucz się. Dziecko me, przy mnie bądź. Kochaj mnie, dziecko me.
Moja słodka miłości, hałas Twoich wyrogów jest tak wielki, że nie pozwala mi już usnąć. Uderzenia stają się okrutniejsze. Słyszę brzęk łańcuchów, którymi skrępowano Cię tak mocno, że aż z Twoich nadgarstków płynie żywa krew, którą znaczysz tę ulicę. Pamiętaj, że moja krew jest Twoją i gdy ją przelewasz, moja całuje Twoją, adoruje ją i składa jej zadośćuczynienie. Niech Twoja krew będzie światłem dla wszystkich, którzy obrażają Cię w nocy oraz magnesem, który przyciągnie wszystkie serca wokół Ciebie, moja miłości i moje wszystko. Podczas gdy Cię wloką, powietrze wydaje się głuchnąć od wrzasków i gwizdów. Właśnie przybywasz do Kajfasza. Jesteś cichy, pełen skromności i pokory. Twoja łagodność i cierpliwość są tak wielkie, że zastraszają samych wrogów. A Kajfasz, pełen wściekłości, chciałby Cię pochłonąć. Ach, jak bardzo różnią się od siebie niewinność i grzech. Stoisz przed Kajfaszem jako największy winowajca w oczekiwaniu na wyrok. Kajfasz właśnie zapytuje świadków, jakie są Twoje przestępstwa. Ach, lepiej byłby zrobił, gdyby zapytał, jaka jest Twoja miłość. A tu jeden oskarża Cię o jedno, drugi zaś o co innego, mówiąc niedorzeczności i zaprzeczając jeden drugiemu. I gdy jesteś oskarżany, stojący przy Tobie żołnierze wyrywają Ci włosy i zadają Twojej najświętszej twarzy tak okrutne uderzenia, że odbijają się echem w całym pomieszczeniu. Wykręcają Ci wargi, biją Cię, a Ty milczysz i cierpisz. I gdy na nich spoglądasz, światło Twoich oczu dociera do ich serc i nie mogąc go znieść, odsuwają się od Ciebie, ale inni ich zastępują, aby zmasakrować Cię jeszcze bardziej. Ale pośród tak wielu oskarżeń i zniewag widzę, jak nadsłuchujesz, a Twoje serce uderza gwałtownie i pęka z bólu. Powiedz mi, moja zbolała dobroci, co jest znowu? Bo widzę, że Twoja miłość jest tak ogromna, że z niecierpliwością oczekujesz tego, co Twoi wrogowie Ci uczynią i ofiarowujesz to za nasze zbawienie, a Twoje serce z pełnym spokojem wynagradza oszczerstwa, nienawiść, fałszywe świadectwa oraz zło wyrządzone niewinnym z premedytacją. Wynagradzasz za tych, którzy Cię obrażają, za namową swoich przywódców oraz za zniewagi osób duchownych. Ale podczas gdy zjednoczona z Tobą wynagradzam Twoim własnym wynagrodzeniem, wyczuwam w Tobie zmianę, nowy ból, który jak dotąd nie był wyczuwalny. Powiedz mi, powiedz, co to jest? Podziel się wszystkim ze mną, o Jezu. Panie, Panie, powiedz mi, co za ból kolejny w sercu Twym.
Panie, Panie, powiedz mi, dobroci zbolała, proszę Cię. Dobroci zbolała, proszę Cię. Córko, chcesz wiedzieć? Słyszę głos Piotra, który powiedział, że mnie nie zna. Następnie przysiągł i ponownie zaprzysiągł i zaklął, że mnie nie zna. Och, Piotrze, jakże to, że mnie nie znasz? Czyż nie pamiętasz, jakimi dobrodziejstwami Cię obsypałem? Ach, jeśli inni sprawiają, że umieram z powodu cierpienia ciała, Ty sprawiasz, że umieram z bólu serca. Ach, jak źle postąpiłeś, podążając za mną z daleka, i wystawiając się tym samym na niebezpieczeństwo. Tymczasem Twoi wrogowie nadal Cię oskarżają, a Kajfasz, widząc, że nie odpowiadasz na ich zarzuty, mówi do Ciebie: zaklinam Cię na Boga żywego. Powiedz mi, czy jesteś rzeczywiście prawdziwym Synem Boga. A Ty, miłości moja, Ty, który wypowiadasz zawsze słowa prawdy, przybierając majestatyczną postawę, donośnym i łagodnym głosem, że aż wszyscy są poruszeni, a demony, nawet strącone w otchłań, odpowiadasz. Ty tak mówisz. Tak, jestem prawdziwym Synem Boga i dnia jednego stąpię z obłoków niebieskich, aby sprawować sąd nad wszystkimi narodami. Jestem prawdziwym Synem Boga. Tak, jestem prawdziwym Synem Boga. Pewnego dnia stąpię z obłoków, by sądzić wszystkie narody. Pewnego dnia stąpię z obłoków, by sądzić wszystkie narody. Tak, jestem prawdziwym Synem Boga. Tak, jestem prawdziwym Synem Boga. Tak. Usłyszawszy Twoje twórcze słowa, wszyscy milkną, odczuwają dreszcz i strach, ale Kajfasz,
Po chwili strachu, dochodząc do siebie, cały rozwścieczony. Bardziej niż dzika bestia, mówi do wszystkich. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Wypowiedział właśnie wielkie bluźnierstwo. Na cóż jeszcze mamy czekać, aby go skazać? Winien jest śmierci. I aby dodać siły swoim słowom, rozdziera swoje szaty z taką złością i furią, że wszyscy, jak jeden mąż, rzucają się na ciebie, moja dobroci. I jeden zadaje ci uderzenia w głowę, inny wyrywa ci włosy. Inny cię policzkuje, jeszcze inny pluje ci w twarz i depcze cię pod stopami. Cierpienia, które ci zadają, są tak wielkie i tak liczne, że ziemia drży, a niebiosa są wstrząśnięte, moja miłość i moje życie. Gdy oni cię torturują, moje biedne serce rozdarte jest z bólu. Och, pozwól, że wyjdę z twojego umiłowanego serca i zamiast ciebie stawię czoła wszystkim tym zniewagą. Ach, gdyby to było możliwe, chciałabym cię wykraść z rąk twoich wrogów, ale ty nie chcesz, bo tego wymaga zbawienie wszystkich. Jestem więc zmuszona zrezygnować, ale moja słodka miłości, pozwól, że doprowadzę cię do porządku. Poprawię twoje włosy, zmyję oplucia, wytrę krew oraz zamknę się w twoim sercu, ponieważ widzę, że Kajfasz jest zmęczony, chce odejść i chce cię oddać w ręce żołnierzy. Dlatego błogosławię cię, a ty pobłogosław mnie i daj mi pocałunek swojej miłości. I zamykam się w piecu twojego boskiego serca, aby w nim zasnąć. Składam swoje usta na twoim sercu, ażeby cię całować z każdym moim oddechem. A w zależności od rodzaju uderzenia twojego serca, cierpiącego mniej lub bardziej, będę mogła poczuć, czy cierpisz, czy wypoczywasz. Tworząc zatem skrzydła ze swoich ramion, żeby cię ochraniać, obejmuję cię, przytulam się mocniej do twojego serca i zasypiam. Obejmuję cię, Jezu mój, przytulam się do twego serca i zasypiam. Obejmuję cię, Jezu mój.
Przytulam się do Twego serca i zasypiam. Miłości moja, moje wszystko. Dziękczynienie po każdej godzinie. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię jak w udręce i boleści się modlisz, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci 1000 tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim: dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławię Cię tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Za dar 11 godziny męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu.